Siemano, witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Real Progress. Dzisiaj materiał treningowy. Omówię dla Was mój trening barków. Po kolei przeanalizujemy sobie wszystkie ćwiczenia. Pokażę Wam, jak to u mnie wygląda po kolei. Jak ja wykonuję ten trening, na czym skupiam się najbardziej, co chcę poprawić. Także nie przedłużając, zaczynamy sobie od rozgrzeweczki. No, u mnie jest ona dość solidna. Zawsze zaczynam sobie od rozciągnięcia wszystkich partii mięśniowych. Trwa to około 5 do 10 minut, cała rozgrzewka około 15. Jak już skończę rozciąganie, wbijam sobie tam na hamery, przelecę sobie wszystkie hamery po kolei. No, niektórzy dogrzewają na przykład tylko te partie, które są trenowane, ale moim zdaniem lepiej rozgrzać się całościowo, całe ciało. Z racji tego, że po prostu no, na treningu jednak używamy wszystkich partii mięśniowych. Przy wielu ćwiczeniach angażowane są różne inne partie. Także jednak lepiej, kiedy naprawdę rozgrzejemy się dobrze, wolę tam dmuchać na zimno i nic już sobie nie naderwać. Jak wiemy, kulturystyka to jest bardzo kontuzyjny sport. No i musimy na to w szczególności uważać. No co, także nie przedłużając, skończymy rozgrzeweczkę i przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Przed rozpoczęciem materiału powiem jeszcze kilka słów na temat wstępnego zmęczenia mięśni. Można powiedzieć, że także zaliczamy to do rozgrzewki, a na materiale są nagrane same serie robocze, więc nie będzie na to zbyt wiele czasu, żeby się rozgadywać. Więc tak na szybko, przed każdym jednym ćwiczeniem wykonuję sobie serie wstępne. Przed tymi ćwiczeniami, gdzie używam progresji, zresztą później będzie wytłumaczone, jak ta progresja dokładnie wygląda, to tam wykonuję sobie 3 serie wstępne, a na reszcie ćwiczeń 2. Jak to wygląda? Po prostu wygląda to tak, że zaczynam sobie od małego ciężaru i po prostu stopniowo, piramidalnie dokładam sobie, aż wejdę na tą główną, ciężką serię bazową. I dlaczego 2 przed niektórymi ćwiczeniami, a przed tymi, gdzie używam tej progresji, 3 serie wstępne? Założyłem sobie po prostu taki schemat, żeby po prostu ta objętość treningowa nie zmieniała się za bardzo, żeby schemat po prostu wyglądał cały czas tak samo, żeby nie było tak, że na jednym treningu tych serii jest więcej, na drugim mniej. Także założyłem sobie taki schemat, po prostu, który zawsze pamiętam. No i tak to u mnie wygląda. Dobra, więc przechodźmy do treningu. Jako pierwsze ćwiczenie wpadają wznosy hantli w opadzie tułowia. Jest to mój priorytet, jeśli chodzi o barki. Z racji tego właśnie zaczynam sobie trening od tego aktonu. 4 serie w zakresie 15 powtórzeń. Jeszcze kolejną kwestią jest to, że zawsze zaczynam sobie w sumie każdą partię od takiego lżejszego ćwiczenia, żeby po prostu wszystkie aktony już były w miarę dobrze dogrzane i można później było stopniowo wchodzić na cięższe ćwiczenia. Jako drugie ćwiczenie wykonuję sobie wyciskanie sztangi nad głowę na maszynie Smitha, siedząc w oparciu o ławeczkę. Jest to moje główne, bazowe ćwiczenie. No i tutaj staram się cały czas treningu na trening progresować. Używam progresji liniowej. Dokładam po prostu z treningu na trening około 5 kg przez kilka tygodni. Następnie robię deload i później wracam do tego schematu z powrotem, tylko zaczynam po prostu już z większym obciążeniem niż w pierwszym tygodniu. I tą metodą posługuję się już dość długi czas i sprawdza się ona fajnie. Na każdym ćwiczeniu
Na każdej partii wykonuję właśnie takie ćwiczenia, w którym właśnie używam tej progresji. Może jeszcze między ćwiczeniami powiem kilka słów więcej na temat tej progresji, jak ona właśnie u mnie wygląda w okresie masowym. Tak jak mówiłem wcześniej, na każdą jedną partię mam jedno główne bazowe ćwiczenie, gdzie staram się dokładać tego obciążenia z tygodnia na tydzień. I po prostu ten progres sobie cały czas notuję, zapisuję, staram się, by on był cały czas progresywnie zwiększany, ale to nie jest tak, że na resztę ćwiczeń nie zwracam w ogóle na to uwagi. Po prostu, jeśli jest taka możliwość, jeśli czuję się na siłach, to dokładam sobie tego obciążenia, a jeśli nie, to po prostu zostaję na takim samym obciążeniu i takim samym zakresie ruchów i po prostu nic nie zmieniam. Wystarczy, że jest to jedno główne bazowe ćwiczenie, gdzie cały czas sobie dokładam obciążenia, lub czasem no, zdarza się tak, że już po prostu nie mogę więcej dołożyć, to staram się zwiększyć zakres powtórzeń. Trzecie ćwiczenie na barki, wyciskanie na maszynie hammer chwytem neutralnym. No tutaj jedno z takich moich patentów, które na sobie przetestowałem, to to, że nie opieram się o ławeczkę, tylko po prostu odchylam się trochę do przodu, no i wtedy o wiele lepiej jest mi ten przodni akton barku wyizolować. Także jeśli nie próbowaliście, możecie sobie przetestować. Czwarte ćwiczenie na barki, wznosy hantli na boki. Ktoś mi tutaj może zarzucić nieodpowiednią technikę i to, że bujam się do przodu, do tyłu przy niektórych ćwiczeniach, ale uwierzcie mi, że przez te lata praktyki wyrobiłem sobie już na tyle czucie mięśniowe, że wiem, jak wyizolować dany mięsień w danym ćwiczeniu i przy tym założyć sobie oczywiście maksymalne obciążenie. Ok, jako piąte i ostatnie ćwiczenie na barki wlatuje face pull, tylni akton na wyciągu górnym z linką. Ogólnie praktycznie mój trening na barki przez lata się praktycznie nie zmienia. Oczywiście z biegiem lat, gdzie dochodziłem po prostu do tego, które ćwiczenie lepiej na mnie działają, to sobie go modyfikowałem, ale w większości wszystko zostaje tak samo. Oczywiście w zależności też od tego, w jakim okresie jestem, to odpowiednio manipuluję tym okresem. Aktualnie nie wykonuję żadnych super serii w okresie masowym. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o barki. Zaczynamy biceps. Pierwsze ćwiczenie, uginanie ramion ze sztangą stojąc. Jest ono ze mną chyba od zawsze, odkąd zacząłem trenować na siłowni. Moim zdaniem ćwiczenie the best, podstawowe, które powinno być w każdym planie treningowym. No i tak samo tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, progresja liniowa. To jest takie moje główne, ciężkie, bazowe ćwiczenie na biceps. Ok, jako drugie i ostatnie ćwiczenie na biceps. Hantle z supinacją. No i jest to moje ostatnie ćwiczenie w tym treningu na tą partię. Jeśli chodzi o biceps, jak widzicie, ta objętość treningowa jest dość mała. Wykonuję tylko dwa ćwiczenia na tą partię w tygodniu. I szczerze powiedziawszy, w zupełności te dwa ćwiczenia wystarczają. Cały czas ten biceps rośnie, nie potrzeba więcej tak naprawdę, to jest mała partia, która jest angażowana również przy wielu innych ćwiczeniach, na przykład gdzie angażujemy ją bardzo również mocno przy plecach, także ja zauważyłem i zacząłem naprawdę notować fajny progres, ta ręka zaczęła fajnie rosnąć, kiedy zmniejszyłem tą objętość treningową. Wcześniej wykonywałem 4-5 nawet ćwiczeń na ten biceps i nie było takiego progresu jak teraz. Także jak widzicie, nie zawsze więcej znaczy lepiej i nie ma tutaj znaczenia, czy jest się naturalem, czy na bombie. Jak widzicie, u mnie się to sprawdza spoko, zresztą możecie sami też sprawdzić na sobie. Na sam koniec, każdy trening kończę rozciąganiem. Jak wiecie, jest wiele zwolenników tego, przeciwników.
ale często, nie wiem czy oglądacie czy nie, ale możecie sobie obejrzeć filmy najlepszych zawodników pro, to większość właśnie w trakcie lub po treningu się rozciąga. Także jeśli oni w tym widzieli jakiś sens, to dlaczego ja mam tego nie robić? Cały czas są jakieś tam badania, podważane badaniami, ale jeśli oni robili to przez lata i coś w tym było, no to myślę, że warto poświęcić te kilka minut, żeby to po każdym treningu zrobić. Po prostu tą partię, którą trenuję, po treningu ją jeszcze sobie rozciągam. I może dodam jeszcze jakąś puentę na sam koniec. No jak widzicie, na masie trzeba zapierdalać tak naprawdę. Wiele osób mówi, że dużo cięższy jest dla nich etap redukcyjny, a ja mogę powiedzieć szczerze, gdzie wydaje mi się, że ciężko trenuję, o wiele, wiele cięższy jest dla mnie etap masowy, gdzie musimy cały czas z treningu na trening tego obciążenia dokładać, gdy mięśnie są obolałe, no to naprawdę już później, w późniejszych etapach właśnie tego okresu, no zaczyna się robić ciężko. Także co bym tutaj jeszcze mógł dodać? Także trenujcie ciężko, zapierdalajcie, a efekty na pewno będą. Z tygodnia na tydzień progresja, musicie progresować i na pewno będziecie rośli. Także jeśli materiał się Wam podobał, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zostawcie komentarz, lajka, no i zapraszamy do obserwowania naszego kanału. Trzymajcie się.